No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek, oczywiście, z gry, jaką jest Sonic Frontiers. No i słuchajcie, ostatnio w końcu odblokowaliśmy drogę na tą wyspę, no i tam od razu się udamy, żeby odblokować kolejną część mapy, bo już niewiele przed nami zostało ukryte. Wy pamiętajcie, żeby strzelić lajka, a ja możecie tu napisać coś fajnego w komentarzu, natomiast... Ja tu się zajmuję już tym, żeby dostać się gdzieś tam kawałeczek dalej. Bowiem mamy tam kawałek drogi jeszcze przed nami. O, przy okazji parę fajnych rzeczy do znalezienia. Dobrze, bardzo, bardzo dobrze. O, tutaj jest... No nie, chyba żartujecie. Chciałem powiedzieć, że w nocy jest to wyzwanie, ale robi się noc, więc może się uda. Kurczę, już się bałem, że będzie trzeba tutaj przyjść kiedy indziej. A co tu mamy? Okej. Okay. Dobra, już wiem, co my tu mamy. Zadanie już się rozpoczęło. Mamy tutaj latać za tym. Tylko pytanie, gdzie dalej? Okej, już widzę. Tam już jesteśmy atakowani, ale spokojnie, damy radę. Dobra, gdzie teraz? Teraz tutaj, bardzo dobrze. Come on. Okej, czy jeszcze jakieś? Ała, jak mnie trafił perfidnie. A, tu jeszcze ten lata w ogóle. No tak, ale to tam kawałek, jeszcze on mnie nie widzi. Póki co jeszcze nie. Dobra, mamy tutaj, świetnie. Dobra, come on, jest. No to już mogłoby być ostatnie. Ale nie jest ostatnie. A ostatnie, nie wiem czy ostatnie, ale mam nadzieję, jest tutaj. Tak jest, udało się. Perfekcyjnie, nocne zadanie zrobione. No i dobra, fajnie, spoko, czy coś więcej? Niewiele więcej. Ej, tu jest, no tak, no tu jest wieża. Okej, no tak, jest wieżyczka. No to oczywiście udamy się, mam nadzieję, że mogę ją odblokować. Mam nadzieję, że wystarczy jedna zębatka. Bo słabo byłoby, gdyby okazało się, że potrzeba troszkę więcej. Dobra, tak żebym... Ukończ, dobra, z 80, a nie, a te, a, bo już to odblokowałem ostatnio, tak, dobra, okej, okay, nieważne, troszkę się zamotałem, ale to wszystko jest już nieważne. Ej, a czy tutaj nie będzie czasami jeszcze jednej pamiątki do zdobycia? Prawdopodobnie tak, ej, a mogę biec po tym? Nie, a mogę wlecieć tutaj? A no mogę, ej, ale tu coś spadło dobrego, tak, tego nie można pomijać, co nie? Dobra, wow. Dobra, trochę się za bardzo pospieszyłem oczywiście. Dobra, zleć. Nie ma co się spieszyć. Trzeba po prostu powolutku sobie działać. No jak ładnie, wszystko perfekcyjnie. Dobra, ty rozwalone. Tutaj rozwalamy, tu... O, bijamy się, no jest. To, co tak bardzo chciałem. No chyba żartujesz. Fortress, nie goń mnie. Masakra, nie chcę z nim walczyć. Ej, ale jak ja w ogóle mam z nim... Wow! Aj masakra, to jest sterowiec, który normalnie zrzuca bomby na mnie. Dobra, mam nadzieję, że on oleje mnie. W sensie, wiecie, a nie widzę cię, to idę stąd. Kurczę, on nawraca. Ej, zostaw mnie w spokoju. Ej, nie chcę stąd uciekać. A też nie chcę walczyć. Dobra, chyba sobie poszedł. Dobra, no naprawdę, teraz nie mam ochoty z nim walczyć. To jakby nie jest czas i miejsce. No nie, dalej mam tak jakby chyba walkę z nim. Wciąż wykrywa mi prawdopodobnie przeciwnika. Z tego też prostego i łatwego powodu nie mogę zająć się tym. No chyba żartujecie, ale on przecież poleciał sobie gdzieś daleko. Niech ta muzyka bojowa zniknie. Chciałbym tego, ale nie znika. Co jest? Nawet nie mogę włączyć menu gry, bowiem... Znaczy menu mapy po prostu. Bo tak jakby... Ej. Co? Okej, już liczyłem, że jest spokój. Dobra, nie, musimy go pokonać, jeżeli chcę to ogarnąć. Ale ja nie mam bladego pojęcia, jak mam się tym zająć. No bo skąd mam wiedzieć? On zrzuca ogromne bomby, które mogą nas zmasakrować. Ale no właśnie, bądź tu mądry i... Kombinuj, jak go pokonać. Ty. Chodź no tutaj. No, chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. Gdzie on leci? O! No dobra, to jest to, co mnie interesuje. To jest coś, co mnie bardzo interesuje. Tylko szkoda, że nie widzę, jak lecę.
Dobra, rozumiem, że chyba po tym muszę zasuwać. Być może to jest jakieś przyspieszenie po prostu. Zasuwaj! Na pełnym przyspieszeniu! Okej. Jest dobrze, wydaje się, że jest naprawdę dobrze, ale to... Ohoho! Tak się bawimy. Dobra, jak się bawić, to się bawi. Ono tutaj. Kurczę, już go prawie dogoniłem, ale prawie robi wielką różnicę, a on tutaj kombinuje, żeby jakoś nas wymanewrować. Fortress. Hono, hono, hono. Dobra, mamy go! O tak! Teraz pełnia mocy! Tak, żebym nie musiał już tutaj wracać się z tobą bawić. No patrzcie, co z tego, że to jest wielka forteca, która wydaje się być nie do sforsowania. Dla mnie to nic. Załatwiony, wspaniale. Cudownie. O, i pojawiłem się jeszcze tutaj. No po prostu lepiej być nie mogło. Dobra, w takim razie już teraz ruszamy z kolejną wieżyczką. Przekonamy się, co tym razem trzeba tutaj sobie ogarnąć. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Ale zobaczymy. Oho, taki futurystyczny świat. Dobra, dobra, czyli najpierw skupiamy się na... Kurczę, tam coś było do znalezienia. Boję się, że coś ważnego. O, czerwony. O, to jest numer jeden, dobra. Ała! A, to zepsułem. Dobra, okej, okej, okej. Wow, znowu? Dobra, dobra, muszę was rozwalać, ale... No mamy problemy. Okej, 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 co teraz? A, gluty. Jakieś dziwne gluty. O, dobra, okej, okay, przestawiłem sobie to jakoś. Dobra, tak jest, bardzo dobrze. O, kitoki, o, widzę, słuchajcie tutaj. O, wspaniale, jest drugi znaleziony. Wow, 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 żeby to mnie nie zgniotło tylko. Jakoś śmiesznie się przemieszczam. Dobra, w sumie to bym spróbował zdobyć jak najwięcej ringów, bo może się uda zdobyć te 80, nie wiem. Chciałbym oczywiście, ale zobaczymy. Bo czasu to na pewno nie będę miał zbyt dobrego, no nie oszukujmy się. Takie coś to ja nie wierzę. O, dobra, wow. W ostatniej chwili prawie bym tego nie zebrał. Dobra, 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 nie daj sobie uciec. Ajajaj. Dobra, chwila, chwila, chwila. Okej, okay, jakoś idzie. No z problemami, powiem szczerze, z problemami, ale jednak idzie. Dobra, 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 gdzie? Wow. Dobra, nie przyczepiłem się tego i boję się, że być może tam coś było. Ja lecę. Dobra. Wow, dobra, wyleciałem kompletnie za wysoko. Nie tego, ale tam chyba i tak nic nie było w sumie takiego specjalnego. Być może muszę tutaj lecieć, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Dobra, tutaj coś mamy. Okej, okay, tak jest. Ej, ale na górze też coś jest, patrzcie. O, mówiłem. Dobra, i tutaj mogę jeszcze na... O, dobre miejsce, chwila, chwila, chwila. Kurczę, to jest czwarty, dobrze, nic jeszcze nie zgubiłem. Co wydaje się być, no po prostu niesamowite. Bo wciąż stoimy przed szansą, żeby znaleźć ostatni czerwony. Tak jest, dobra, okej. Wspaniale. Dobra, no niestety nie będę miał reszty zadań zrobionych, ale mamy dwa, za przejście i za zdobycie czerwonych, czyli mamy minutę 40 i 80 ringów. Powiedziałbym, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Nie jest to jakieś mega trudne, tak, takie mam chwilowo wrażenie. No tylko 80 ringów, no dobra, to może być w miarę trudne. No zobaczymy, zobaczymy jak tam będzie z ich zdobywaniem. Przede wszystkim nie tracić w jakiś... bezsensowny sposób, brawo, mówię nie tracić, a robię to, dokładnie robię. Wow, jeden ring, ale nawet ten jeden ring boli, jak się traci. Kurczę, masakra, nie no, nie, też szczerze, nie wiem, czy dam radę zdobyć wszystkie. Muszę jakieś takie, wiecie, znaleźć przejście, gdzie są po prostu dodatkowe, nie wiem, skarby. No, na przykład tutaj mamy, widzicie, tu mamy dyszkę, aż głupio byłoby ją zmarnować po prostu. Okej, okay. Dobra, omijaj kogo się dam. Czas jest fatalny. Muszę jakieś dziwne przejścia znaleźć. Kurczę, za wolno, za wolno. Ciągle zapominam o tym, co my tu mamy. Co my tu mamy do zdobycia. Dobra, spokojnie. Jak widać, trzeba zbierać. No muszę się skupić na jednym lub drugim zadaniu. Nie zrobię wszystkich naraz, to z pewnością. O tym jestem już święcie przekonany. Dobra.
gdzie teraz? Dobra, tutaj. Wow, wow, jakoś fatalnie chodzę po tym. Dobra, to były kolce. Łatwa strata tak naprawdę możliwa. Nie no, jest trochę tych ringów, ale jest ich zdecydowanie za mało. Dobra, tutaj jakby wszystko ogarniam. No i dobra, już nie mamy eski, więc już jest czas fatalny. Dobra, już teraz się nie ma co się zastanawiać nad czasem. Chciałbym po prostu, wiecie, chciałbym mieć moje drogocenne ringi. Tak same z siebie zdobytem. Dobra, tu nic nie będzie. Ała! Dobra, tak, zamiast zdobyć, to ja tracę. Brawo, znowu to robię. Dobra, liczę na to, że znajdę tutaj coś ciekawego, ukrytego, nowego. Dobra, no jakby sam się proszę o to, żeby nie wykonać tego tak jak należy. Ale mam wrażenie jednak, że coraz lepiej poznajemy przynajmniej tę mapę. Troszkę jest poprawy. Tylko właśnie tam, o, a tutaj, ej, patrzcie na to. Dobra, ciekawe. Kurczę, tylko że nie zdobyłem akurat żadnego ringa, ale znalazłem jakąś alternatywną trasę. To też jest sensowne. Wow, wow. Okej, dobra, jest to jakaś myśl. Może mnie zaprowadzić w jakieś cudownie. No dobra, no może jakieś cudowne miejsce. Nie, ale no tędy tutaj nie przechodziłem przecież. A tu zobaczcie. Nie, nie takie złe. Nie takie złe to przejście, nie powiem. Okej, tutaj górą przeszliśmy. Okej, no zobaczcie jak dużo, wow. Dobra, teraz tylko nie paść, no zmarnowałem i tak parę miejsc dobrych, w których można było co nieco pozdobywać. Kurczę, chciałoby się teraz mieć i ringi i czas, ale... Ale no ciężka to sprawa, ciężka... O nie! Nie wiedziałem, że tam się w ogóle kolce pojawiają. Skąd miałem wiedzieć? Nie no, wspaniale, jakoś wcześniej nie zwróciłem kompletnie uwagi, że tutaj są kolce. Dobra, teraz zasuwaj im. Czas jest zły, wszystko jest złe, ale może ringi się uda zbić. No przed... Nie no, już mam 80. Wszystko teraz głównie rozkłada się o to, czy nie oberwiemy. No i znowu byłem blisko tego, żeby wbić się w te kolce. Dobra, choćbym się spieszył, nie wiem jak bardzo, to no niestety prawda jest taka, że czasowo się nie wyrobię. Dobra, zasuwaj. Może i się czasowo nie wyrobię, ale... Ważna jest, że tak powiem, cała re... O, tutaj coś strzelam. Dobra, okej. Coraz bardziej jestem zadowolony z tego, że... No, czas minimalny, ale najważniejszy jest kolejny klucz, słuchajcie. Kolejny klucz zdobyty. No, ranga B, no niestety. Ranga za szybkość nie jest super, ale okej. Może teraz. Zobaczymy. Okej, tutaj takie przyspieszenie, mam wrażenie, że lecą z górą. Nadrabiam dość sporą. Czy no, nie wiem, czy no, teraz na przykład trochę straciłem czasu, no ale dobra, nieważne. Okej, dobra, dawaj w dół i to szybko. O nie, ej, nie tu się chciałem znaleźć kompletnie. Ajajaj, głupie straty. No dobra, teraz to już nie ringi. Teraz to już po prostu zasuwaj, Sonic. Wow, okej, znowu łatwa możliwość śmierci. Dobra, bardzo ładnie. Okej, i teraz... Ajajajajaj! Ależ to boli, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Sprawy. No, dobra, wiecie co? Od razu ponawiam etap. Okej, tyle błędów, co ja zrobiłem w tym jednym miejscu. To mnie po prostu boli. Boli mnie niesamowicie. Nie, dobra, ale teraz mam to gdzieś. No nie mogę w takim prostym i łatwym do wykonania miejscu popełniać kluczowych po prostu błędów. Nie. Tak nie można. Tak po prostu nie można. Dobra, teraz tylko nie spadnij, bo wtedy spadłem też tutaj. Trochę zmarnowałem czasu. Ale tym razem nie dam się tak łatwo. Dobra, korzystamy z wszystkich możliwych przyspieszeń. Jakie tutaj widzę. Tak jest. Dobra, okej. Teraz to jest ten moment, gdzie wolę nawet zwolnić na chwilę. Poczekaj. Teraz. Tak jest, brawo. Dobra, teraz tylko nie popełnić błędu. Teraz po prostu zasuwać. Mamy, wydawałoby się, dość czasu, żeby tu... Oj, kolce.
żeby to wszystko zrobić jak należy. Około 40 sekund na zakończenie etapu. Dobrze, jest ok. Jest bardzo ok. Dobra, dawaj dalej. Ło! Ok, brawo. Tak jest. Raz i dwa i trzy. Dobra, jeszcze na górę. Dobra, to jest już koniec, to jest już końcówka. Tak jest! Jesteśmy nawet 9 sekund przed czasem. No, nie całe, ale okej, wiecie o co chodzi. Tak czy siak, mamy zrobiony ten poziom na 100%. Ukończyliśmy wszystkie 4 misje. Tak jest. I tak muszę jeszcze znaleźć ten ostatni brakujący szmaragd chaosu, chociaż teoretycznie powinniśmy porozmawiać jeszcze wcześniej z Tailsem. No zobaczymy, co będzie po drodze. No i pytanie, czy znajdę ten, wiecie, drogę do tego brakującego szmaragdu, bo ja wiem, gdzie on jest, jasne. Problem w tym, że nie tak łatwo się tam dostać. No dobra, świeci się pięknie na niebiesko. Jest to kolejna perfekcyjnie zrobiona wieżyczka. Zdobywamy kolejne 4 klucze. Natomiast mówię, no wątpliwym jest, no tamten szmaragd jest już odblokowany, więc teraz zdobywamy je po prostu, żeby zdobywać. Dokładnie, Sonic, dokładnie, no mam ich już całkiem sporo. Dobra, tak więc wychodzi na to, że wychodzimy stąd. Tak jest. Czyli lecimy gdzieś w tamtą stronę. Zobaczmy, tutaj mamy szmaragd chaosu, a Tails jest w sumie bardzo niedaleko. Ja myślę, że warto z nim przede wszystkim porozmawiać, bo jest szansa, że odblokuje nam drogę na tą kolejną wysepkę, na której mamy ukryte tereny jeszcze. Dobra, tylko ho ho ho, jak ja tam się przedostanę, czy... No właśnie, tutaj to nie jest wcale takie proste się dostać gdziekolwiek dalej. Dobrze wiedzieć. Dobra, bo tutaj to wystarczy, że tutaj wskoczę, prawda? Ach, jakieś tak problematycznie wyjątkowo. No dobra, no nic. Dziwnie, ale jakoś pozasuwamy. Mam nadzieję, że gdzieś trafimy wyżej. No muszę się dostać kawałek wyżej. Nawet jeżeli nie jakoś bardzo, to... Nie, no dobra, okej, mocno wysoko się dostałem. Czy to prowadzi mnie tam, gdzie bym chciał, żeby mnie prowadziło? No tak. Prowadzi mnie w sumie idealnie. Zobaczcie. Wow. Okej, dobra. Dobra, jakoś poszło. Byłem przekonany święcie, że zepsułem to kompletnie. Dobra, Tails. Gdzieś ty jest tutaj.元気になったか?うん。この島の出来事のおかげで悩みが晴れたよ。この一件が片付いたら僕のやり方で平和を守るんだ。僕にしかできないやり方でね。そういうことでしょ?ああ、俺たちは一人一人違う。俺が劣るすよりも勝るところもあれば、劣るとこだってある。 非力な存在すら彼によって変わっていく。ドクターによって生まれ、ドクターによって生かされた。ドクターは死なせない。でも私も変われるの？それとも。 Thank you.
No ciekawe, co się z nią dzieje tak właściwie. Na chwilę, pierwszy raz się zdarzyło, że prawie zmieniła kolor. Zawsze była, wiecie, taka czerwona, a tu nagle, proszę bardzo, jest zmiana na niebieskie. Mam wrażenie, że niebieski tutaj jest raczej, no nie tylko chodzi o Sonika, ale dobrym kolorem. Wieżyczki, które póki są niezrobione, no to są czerwone. Potem robią się takie właśnie niebieskie, tak jak no, taki odcień niebieskiego, jak miała ona przed chwilą. Dobra, okej. Czekajcie, musimy odkryć sposób, jak się tam dostać. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, zaraz. A to nie tutaj, nie tędy? Może tędy dam radę wejść tam. No, przekonajmy się, słuchajcie, przekonajmy się. No wygląda tak dość, że rzekłbym legitnie. Jakby to miało być właśnie to miejsce. No może jest. Dobra, okej. I w górę. Ej, to może mnie... Nie! No coś zdobyliśmy, ale no nie o to mi do końca chodziło. Wow, osiema. O, tak się... Wow! Nie spodziewałem się, że walniecie kolcami. No panowie, no tak się nie robi. No co bym, wykończ go zanim staniem. Tak jest, o, zawsze coś fajnego wleci. Dobra, i teraz pytanie. Ej, a to nie tędy? Dobra, musimy znaleźć odpowiednią drogę. A ta droga wydaje się być też całkiem logiczna. No zobaczymy za chwilę zresztą, dokąd nas to zaprowadzi. A prowadzi nas na górę, więc jakby jest opcja, że to może być to miejsce. Okej. Dobra, na górę. O! Dobra, o! Pięknie udało się wlecieć wyżej. Tak, mam, słuchajcie, wrażenie, że to jest ta dróżka. Naprawdę. Okej, dobra. No, zasuwaj tak szybko, jak możesz. O! Dobra, spadłem. Aj! Bardzo spadłem. Pytanie, czy w którą ja mam w ogóle stronę biec? Ja nie tutaj. Dobra, okej. Wszystko się układa trochę nie po mojej myśli. Co jest z tobą, Sonik? Dlaczego on tam nie biegnie, a tędy? Nie, tędy to ja się cofnę chyba. Tak, tędy to ja się cofam, okej. Okej, no tak trochę przyspieszyłem w sumie. O to chodziło, żeby tutaj nie zepsuć tego. Wspaniale. W dół? No nie wiem, ale tak chyba miało być. O! Jeszcze. O to mi chodziło, dobra, ale... Kurczę, jak tu łatwo spaść. Bardzo łatwo spaść i za łatwo spaść. Masakra. Dobra. Jakieś śmieszne przechodzenie, dobra, ale nie, to jest na pewno dobra ścieżka. Tu nawet się nie ma co zastanawiać, to musi być dobra ścieżka. Tak jest! Znaczy, chyba. A nie, dobra, jeszcze tam nie dotarłem. Jeszcze nie mam tak jakby tej, wiecie, możliwości luźnego przechodzenia. Dobra, pięknie. Ależ normalnie wszystko się podbija. Jejku, co ta droga taka długa? Dobra, teraz na górę. Teraz znowu na górę. Ej, tu nie byłem już? Nie, chyba nie. Dobra, już przez chwilę mam, wiecie, takie zwątpienie, czy byłem gdzieś, czy nie byłem. Ała. Okej, to takie przyspieszenie nie jest złe, ale... Ile mi jeszcze tych przyspieszeń znajdziemy? Okej. Co się dzieje? Dobra, jeszcze. Brawo. Ej, nie wiem, czy ja już gdzieś byłem, czy nie. Dobra, nie byłem. Znalazłem odpowiednie miejsce. Coś niesamowitego. No i mamy też Tailsa, więc oczywiście rozmawiajmy w pierwszej kolejności. ここに来たのはカオスエメラルドがこの島に引き寄せられているのを感知したからだよ。何か分かったのか？今断片的な情報をつなぎ合わせてるんだけど、古代人の技術はカオスエメラルドの力で動いてる。この島のシステムは全部電脳空間でさえ
No właśnie. Dobra. O, tutaj zobaczcie, jakie ładne, ładne bonusiki. Dobra, pozbieraj, pozbieraj. Może coś jeszcze fajnego znajdziemy. O, tak liczyłem na to, szczerze mówiąc. No i dobra. Mamy 5 obecnie szmaragdów, to będzie 6, a 7 wiadomo, że jest w tytanie, więc prosta sprawa. Tak czy siak używamy kluczy, które mamy, których zabraliśmy aż nadto wiele. Odblokowaliśmy go. Dobra, jest przedostatni szmaragd. Coś powinno się teraz zapewne wydarzyć. Albo odblokować, też jest taka opcja. A nie, mam po prostu znaleźć Tailsa po raz kolejny. A, no i Tails jest tutaj przy... przy tym, widzicie, ukrytym miejscu. A jak ja tam się dostanę na przykład, jakbym chciał... A nie, bo to w inną stronę. Chyba, dobra, okej, okay, nieważne. Ważne jest to, że mogę sobie pójść trochę na skróty. Dobrze, że Sonic nie ginie po takich upadkach, bo byłoby to nagminne u mnie. Ale dobra, nieważne, nieważne. My idziemy w to miejsce, które ma nam co nieco znowu rozjaśnić sytuację. Dobra, 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 dobra. Pęd się kończy, ale dajemy radę. Tails, Tails, Tails. Gdzie jesteś? Dobra, widzę cię. Sonic no inai aida ni kono tobira o shirabete tan da kedo, naka kara roku kaijo sareta youna oto ga shita nda. Dekashita na. De, dou yattara hiraku nda? Tobira no tonari ni switch ga aru no mieru? Sore wa kitto Sonic no motsu cyber energy ni hannou suru nda yo. Mukou ni nani ga aru ka wakaranai kedo, kitto juyou nan da to omou. Junbi ga dekita ra chikazuite mite. No wiadomo. Nie no, zerkniemy, zerkniemy. O, takie przejście. Czy to jest znowu jedno z tych tajnych wejść? Co się dzieje? Dobra, już wiem, o co mniej więcej tu może chodzić. Ukończ rozgrywkę w ruinach. Znajomo wyglądające starożytne miejsce. Ukończ rozgrywkę, aby zobaczyć, co się stanie. Ojej, no nie wierzę. No nie wierzę, człowiek grał w to za dzieciaka, jejku. Jak to się nazywało? Zapomniałem, no jak się ta gra nazywa, no. Kurczę. Ale to ja muszę jakąś określoną liczbę punktów wbić, czy jak? Ej, tu są czerwone? Wow, a ja chcę to zdobyć. Ej, bo... No, o, o, brawo. A to mi daje tylko jakieś podwyższenie wyniku. No, wow. Dobra, zdobądź wynik. O kurczę, musimy jakiś, słuchajcie, szaleńczy wynik wbić. A jest jakiś czas na to określony? Mamy mnożnik. O nie! Mamy jakąś pewnie określoną liczbę prób, które musimy... Mamy możliwość do ponowienia. Dobra, mnożnik razy dwa. I mamy ogromną liczbę punktów do zdobycia, no ale... No właśnie, nie wszystko takie proste, jakby się wydawało. I dobra, ten mnożnik trzeba zdobyć. Bo czerwony to jest mnożnik, widzę. Wiecie, jak jest razy... O, a nie, teraz to jakiś inny zdobyłem. No czasami potrafią być jakieś takie naprawdę przepotężne. Dobra, na razie to nawet spaść nie chcę kompletnie, dobra? Wow! Okej, okay, brawo, to było dobre uderzenie. Dalej razy 4. Dobrze, mnożnik razy 8, wspaniale. Dobra, teraz tylko nie zepsuć. Dobrze, bardzo dobrze. Nie no, z mnożnikiem jak mamy, to od razu wygląda wszystko znacznie ciekawiej. Dobra, dobra, nie zepsuj, nie zepsuj. No wiem, że jest wynik ogromny do zdobycia, ale idzie całkiem zgrabnie. Dobra, 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 dobra. Jak tam? Kurczę, wciąż dużo. No ale potrzebujemy lepszego mnożnika. Świetnie, teraz ładnie wybiliśmy.
Dobra, jest! Jest mnożnik razy 16, wspaniale! Dobra, teraz więcej, więcej! Bo tutaj każdy jeden mnożnik to robi ogromną różnicę. Dobra, jest czerwony. Come on, come on! No, pospadaj. Wow, wow, ale nie w taki sposób! Masakra, prawie bym to zepsuł. Dobra, bardzo chcę ten kolejny mnożnik wbić, ale... trudne, jak widzicie. Ojej, to psucie tego byłoby masakryczne. Nie mamy czasu, na szczęście. Ograniczonego chyba. Znajdź mnożnik, żeby było razy 32 już teraz. Kurczę, no, no... nie! Wow! Dobra, przestraszyłem się niesamowicie! Nie wierzę. A, bo ja mam ostatnie życie, tak jakby. O kurczę. Mieliśmy ogno, tak, tylko teraz bez tego cudownego mnożnika. No dobra, pierwszy wleciał. A to jest tylko marne razy 4. Wow, wow. Dobra, jest kolejne. Nie, ale to jest wciąż ogromny wynik. No przecież ja w ogóle się do niego zbliżam. Tak, staram się patrzeć na wynik też, ale ta piłeczka tak się odbija, że... O, brawo, jest mnożnik. Razy 16, no tym razem udało się znacznie szybciej to wbić. Tak, 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 no żeby wpadło na tamten kolejny mnożnik. No jeszcze raz. Dobrze! Razy 32, no. Ale to wciąż jest, powiedziałbym, nierealne, patrząc na to, jak zepsułem to! Wow! Dobra, jest mnożnik razy 64, no. Ale jest tyle wciąż do zdobycia. No żartujecie, no przecież to już, no nie aż tyle. O, o! Dobrze, dobrze, no. Razy 128, no tutaj jeden mnożnik teraz robi taką furorę. Przecież jak damy dalej, to będzie z 260. No, chciałbym, nie przeczę. Ojej. O nie! Wow! 256, no... Dobra, dobra, jestem bardzo bliski osiągnięcia tego wyniku. Nie, tylko nie spadnij. Brawo! A ja już chyba większego mnożnika nie mam, widzę. Zdobyłem chyba maksymalny mnożnik. Wow! Tak, nie nabija się większy. Kurczę, szkoda. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Prześledzić, sprawdzać, no... Perfekcyjnie. Czy ja naprawdę... Teraz się świeci w ogóle chyba jakoś inaczej. Dobra, mamy, słuchajcie. Mamy tyle, co potrzebowaliśmy. Rozumiem, że teraz wystarczy to już tylko zepsuć i powinno być i tak na... idealnie. Mogę sobie po prostu wbijać maksymalny wynik, ale zostawiamy to teraz. Niech już spadnie. No chyba wygraliśmy. Co? Dobra, nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Miałem wynik perfekcyjny, ja tego nie rozumiem. Myślałem, że mam to ukończyć, chyba że chodzi o to, żeby zdobyć coś jeszcze. Nie wiem. Wiecie co, ogarniemy sobie to na spokojnie już w kolejnym materiale, no bo wydawało mi się, że zrobiłem to jak należy. Jak widać jednak, pomyliłem się, no ale spokojnie, nadrobimy. Strzelcie lajka, jak się podobało, subskrybujcie, by być na bieżąco. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. To tyle jednak na dziś. Cześć i czołem i na razie. Hej!